Cześć, jestem Klaudia kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Hemoglobina krwi zawiera 0,355% żelaza. Oblicz masę cząsteczkową hemoglobiny, wiedząc, że w jej cząsteczce znajduje się jeden atom żelaza. Ok, no i teraz tak. Mamy mieć tutaj masę cząsteczkową. Masa cząsteczkowa jest wyrażana w unitach i mamy tutaj jeden atom żelaza, czyli mała MK, indeks FE to 55%. 6 unitów. Hemoglobina krwi zawiera taki procent żelaza, czyli ta masa, te 56 unitów, to jest 0,355% hemoglobiny. To ile waży ta hemoglobina, gdy mamy do czynienia z jej całością, a całość to 100%. To, co z się do X ląduje nam w mianowniku, w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Wymnażamy górę, dzielimy z dołem, zaokrąglamy i otrzymujemy 15 775 unitów. Czyli tyle wynosi masa cząsteczkowa hemoglobiny. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No i już.